Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Horizon Forbidden West, gdzie wracamy dziś do bazy, chociaż nie pogadać z Gaia. Znaczy, pytanie, czy mamy wyjście, tak, żeby z nią nie gadać, ale nie chciałbym rozmawiać z Gaią, chciałbym ruszyć tutaj, zapytać, o co chodzi Kotalo, bo też nie wiadomo, czy będzie okazja z nim później pogadać. Widzę, że nasi znajomi też mają co nieco do powiedzenia, ale kolego... Pomówimy? A, pomówimy? Jak wrócimy, to pomówimy, a teraz Kotalo tu już czeka. Był pierwszy. Heloj, jak miło. Znamy szczegóły misji. Jesteśmy gotowi wyruszyć do kotła Gemini. Jest pewna sprawa, którą chciałem z tobą omówić, Heloj. Osobista sprawa. Jeśli masz wolną chwilę. Pewnie. Znaczy, obgadajmy wszystko, bo ostatnio z nim nie rozmawialiśmy i przejdziemy do osobistej sprawy. Co porabiałaś? Varl chciał się dowiedzieć, czym różnią się klany mego ludu, więc uczyłem go historii Tenaktów. Jest w niej pełno krwi i śmierci, ale też honorowych czynów i obalonych tyranów. Może gdy wykonamy naszą misję, też chciałabyś posłuchać? To zaszczyt. Co Tenaktowie robią dla relaksu? Wiesz, w przerwach między treningami. Gramy w napad. Twój osyramski druh, Erend, gra nad podziw dobrze. Choć ze mną nie wygrał. Ta gra uczy strategii. Ćwiczy mózg w taktyce. To nadal brzmi jak jakiś trening. Nie znasz się, Aloy. Można odpoczywać w pracy również. Rozmawiałeś z Alwą? Ta Quen jest dziwna. Całkiem nie jak Tenakt. Umysł jak brzytwa. Przyznaję. Ale jakoś nie widzę, by przetrwała w dziczy. Zaufaj. Jest twardsza niż myślisz. Uwierzę ci tu na słowo. Działo się coś, kiedy mnie nie było? Znalazłem niezłe miejsce do ćwiczeń z bronią białą. O, a gdzie to? Na zewnątrz, ponad bazą. Jest tam gniazdo solar ptaków skorych do walki. Rozważałeś sparing z czymś, co nie chce cię zabić? To by przeczyło samej istocie szkolenia. Znalazłeś coś ciekawego, trenując? Gaia powiedziała mi, gdzie szukać danych o wojnach w dawnym świecie. Wiedziałem, że dziesiątka walczyła z maszynami jak my, ale po nich nikogo takiego już nie było. Później maszyny walczyły ze sobą w imieniu nienasyconych władców, którzy... pragnęli nowych ziem i luksusów. Przynajmniej Tenaktowie odważnie ryzykują życiem, gdy wybucha konflikt. Jest w tym pewna szlachetność. Ale najlepiej by było, żeby konflikty w ogóle się nie pojawiały. Tak, jasne. Hekaro powiedziałby tak samo. Jak ci idzie nauka? Chciałem się czegoś dowiedzieć o świecie przedwiecznych. No i? Sprawdziłem tego Faro, którego szukasz według Gai, i dowiedziałem się, że wywołał atak maszyn. Pomyśleć, że dawny świat został zmieciony przez... pomyłkę. Jeden ludzki błąd. Nie ma w tym chwały i honoru. Sama pycha. Bezsensowna śmierć. Nic dodać, nic ująć. Faro jest już jednak przeszłością. Oby. A teraz osobiste sprawy. Wspominałeś, że chcesz porozmawiać. Rozmawiałem dzisiaj z Gaią. Wspominała, że zenici łączą metal z ciałem, żeby dodać sobie sił. Myślałem sobie, czy mogłabyś zrobić to samo ze mną. Chcesz zbudować nowe ramię? Tak. Gaia twierdzi, że pomoże mi w budowie, jeśli zbiorę potrzebne dane i materiały. Uważa, że są tam, gdzie Beta ukrywała się przed zenitami. Ich pradawne laboratorium. Nie znam maszynerii dawnego świata tak jak ty. Przydałaby mi się pomoc. To niebezpieczne. Zenici pewnie wciąż mają na nie oko. Mieliśmy szczęście, że w ogóle przeżyliśmy. Dobrze. Ale chyba jest warte ryzyka. Na dziesiątkę dokonamy tego dzieła. Muszę już iść. Nie będę cię zatrzymywać. Odezwę się, jak będę na miejscu.
Zdobędziemy części potrzebne do ramienia. Dziękuję, Aloy. Myślałem, że zabierzemy się za tę misję tak już po wszystkim. Tak. No dobrze. Morlund w ukrytej ognisze. Morlund zmienia... A, ten Morlund. Okej, dobra. Tak, no, chwilę nas nie było. Morlund, pomyliłem się z tym gościem, tam, co wyzyskiwał ludzi. Nieistotne. Istotna nasza misja. Mamy stąd wyjść? Na to wygląda. I na zewnątrz możemy spojrzeć w kierunku misji. Kurczę, nie mamy nic. A, jest na miejscu ognisko. No to idealnie. Zróbmy to. Laboratorium Zenitu. Kotalo myśli, że tam znajdują się części na jego nowe ramię. Trzeba mu powiedzieć. Dać znać, gdzie jestem. Pewnie bezpieczniej byłoby zrobić to po zakończeniu gry, ale z drugiej strony Kotalo z ręką może nam się przydać w finale. Hej, Kotalo? Jestem przy laboratorium. Dołączysz? Zaraz będę. Aloy, dziękuję, że tu przyszłaś. Do usług. Gaia wspominała, w którym miejscu laboratorium są te części? Wspomniała o miejscu, gdzie znalazłaś Betę. No i o czymś, co nazwała bazą danych. Ponoć dzięki niej zdobędziemy wiedzę i części potrzebne do złożenia ręki. No to wiemy, gdzie szukać. Trzeba się śpieszyć. Zenici mogą nas obserwować. Przyjąłem. Laboratorium jest tam. Wszystko dobrze? Daję radę. Maszyny rozdzierają widma na części. Mamy się ich pozbyć? Albo możemy się przekraść. Twój wybór. Ale jak one tu trafiły tak szybko? No cześć, maszyno. Na tyle tutaj złomu. Szkoda by było. Co to, czerwona czujka i nic? Ciekawego nie wypadło? Dużo tych maszyn jeszcze, czy tam? Fajstos nie próżnował. Produkował łowcobójców. Łowcobójca. Cześć, krabie. Szkrabie. Może tak. Krabołas Alfa. Tam mamy broń. Nie wiem, czy to ta, którą porzuciliśmy, czy coś innego jeszcze. Ale jakby nasz szkrabołas się tutaj odwrócił, to moglibyśmy wykorzystać ten moment. Myślę, że tego to dziabniemy sobie od tyłu. Ewentualnie możemy go zdominować, żeby ze szkrabołazem jeszcze się pobawił. Dobra, odwrócił się. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z życiem. Nie, to jest szelestny cios, tylko tyle. Cześć. Nie, tu nic się nie dzieje. Kolejny. Jesteśmy w stanie to zajść od tyłu. Widzę, że ten nasz stroj naprawdę dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o takie... unikanie problemu. A więc walka. Próbuję atakować osobego. Poddałaś się? Nie pokonasz mnie! No, idealnie. Nie doceniasz mnie! Wyciągaj części z niego, mogą się nam przydać. Dobrze się wyćwiczył. Oj, ty żyjesz? W sumie jak dobrze pójdzie, to nie będzie komu tej ręki robić zaraz. Nie dokończymy misji, jeśli zginiesz. No kurczę, tę rękę chętnie bym przejął, o właśnie. Jednak to są części, które warto gdzieś tam ze sobą zabrać. Wejście znajduje się przy tunelu. Chodź. Poszukajmy następnego. To jeszcze nie koniec. Nie no, warto było dla szlamu chociażby. Ale coś tutaj jeszcze leżało. O! Widzę, że więcej złomiarzy się kryło w okolicy. No i miło. Wbijamy. Ale czuję taki trochę Mass Effect vibe, tak, w tej części, że no po każdej walce, czy po każdym istotnym fabularnym elemencie idziemy, możemy pogadać z przyjaciółmi na różne tematy, co się tu wydarzyło, co oni robili, co myślą o tym, co nas tu spotkało. Każdy z naszych przyjaciół ma jeszcze swoją misję. Trudno w to uwierzyć, ale tak.
poboczną, którą warto zrobić, bo jak rozumiem, to buduje też naszą więź, dlatego no to jest ostatni moment, gdzie moglibyśmy jeszcze ponadrabiać te poboczne sprawy, o ile ktoś z czymś wyskoczy. Wróg przed nami. Prócz Kotallo. Raz złomiasz, dwa złomiasz. A z mojej nie ruszy. Złomiasz, a prunt, a zobaczył nas. Ja się zastanawiam, jakby dobrze z góry skoczyć, to może dałoby radę coś z tym zrobić. Ewentualnie możemy im ten zbiornik wyłączyć. W sumie na jedno wyjdzie. Aj, myślałem, że 10 się mieści. Ty idziesz tu, ej, ej, no przepuść nas, nie stój w drzwiach. Nawet dobrze, jeżeli przyszedł do góry. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Naprowadzane strzały. No z tego nie korzystamy specjalnie. Widzę, że jeden i drugi się zainteresował. No, byczki. Jak odpuszczą, możemy ruszać na nie. Ale w ogóle, że są w stanie tak zajść daleko i wysoko tutaj do nas. Dobra, ten już wraca na dół. No, mam nadzieję, że też. Ło, ale co wy takie szybkie? To nie tak miało działać. Paskudy. Nic, lecimy, może z góry będzie atak. Świetnie, świetnie, Aloy się to wyszło. No. Jest uszkodzona! No, ona była oszkodzona, jak to w ogóle zaczynała z nami zabawę. Prąd, tak? Kulka z prądem by się przydała, to by pewnie... Wow, ale jak są dwa obok siebie, to w sumie może wejść nasz patent. O, idealnie jeszcze padło. Szkoda tylko, że nie wybuchło trochę szybciej. Ale to jest agresywne. No, i masz. Tak. Ostrożnie, ona jest niebezpieczna, nawet bez niektórych części. No, więc maszyno, wiesz. Lepiej chodźmy. Miejsce, gdzie znaleźliśmy Betę, jest trochę dalej. Ładnie nam tu kolega wprowadził Aloy do zabawy. Ona jest niebezpieczna, maszyna. Uważaj, uważaj. Bo to Aloy chodziło, tak? O, kolejna maszyna. A to jest czujeczka. No dobrze strzelić jej w oko. To nie będzie miała głupich pomysłów. No chodź ty tu skocz, no. Ej, maszyno! Makarena. Ale to taki standardowy układ. Czujeczka, maszyna. Nie myślałem, że będziemy mogli tu wrócić. To jest miła wiadomość dla nas, jakby nie patrzeć, bo... Zakładam, że ta baza to w ogóle gdzieś tam... Była taka oderwana od naszej mapy, a tu się okazuje, że cały czas mieliśmy dostęp do tego miejsca, ale gdzie są zenici? Mieli to obserwować. Chociaż lepiej, jakby ich nie było. Przesuń palcem. A, dobry interfejs, to nas nie interesuje. Jesteśmy. Teraz trzeba tylko uzyskać dostęp do bazy danych, o której mówiła Gaja. Warl mówił, że w jednej z tych kapsuł znalazłaś Betę. Nie chciałbym zostać w tym zamknięty. Jak w tym w ogóle oddychać? Największy problem. Bardziej martwi mnie to, że to jakby jakieś stópki było słychać. A nóż się przyda. Nie wejdź w to czasem. No dobra. Co my tu mamy, albo czego nie mamy? Możemy otworzyć wszystkie skrzynki, jakie były. Wprowadź kod? Dowolny, a na przykład jak weźmiemy 111? A nie, to musi być... No to dziwne. Myślałem, że każdą kapsułę będziemy mogli sobie przywołać. To nie ma tak dobrze. Co my tu mamy? Najgorzej, że teraz nie wiadomo, które pomieszczenia i kwestie były potrzebne do misji głównej. Znalazłam to, po co przyszliśmy. Ta? Oby miało odpowiedzi, których szukamy. Prześlę ci bazę danych na Focus, żeby się później przeszukał. A co z częściami? Powinny być gdzieś na... Widma! Nauczmy ich szacunku! Mhm. Na co wy byłyście podatne, Widma? Na kwas i na to coś tam. Czy macie tam pułapkę jeszcze, nie? To chyba nie doleci. A może jak dobrze walnie? Ale idealnie! Działa kwas! Użyj kwasu!
No to nie widzisz, co się z nimi dzieje? Może kumpel też oberwie? Ha! No, walczymy jak gromoszczek na dystans, nie trzymając problemy. To chyba za daleko? Kurczę, cały czas to jedno widmo, albo nie, dwa są zarażone, tylko nie widzimy tego na tym dystansie, nie? Ale to jest bardzo dobra wiadomość. To poczekajmy, nie ma co tracić wszystkiego. Widma. No to dobrze, możemy tego jednego doprawić już ponownie. Kwaśną przyprawką. Słodko-kwaśny sosik, proszę bardzo. O, jest. Koroduje. Korrida. Moglibyśmy im plazmę walnąć. Tak się zastanawiam, co jeszcze tym widmo by mogło zaszkodzić. Nie myślałem, że możemy to wszystko tak na dystans załatwić. Nie wiem, czy to cokolwiek im zrobi. Tak się to robi. Urwałaś jej kawałek. To dobrze. One były odporne chyba na te mieszanie im w głowie. No nie, tam jeszcze korozja działa w najlepsze. Bym chętnie wykorzystał... Może tak, wstańmy. Jesteście widma tam? Może... No kwas, patrz na to! A, nie mamy już kolejnego. Szkoda. No nie wiem, czy to jest w stanie dolecić do nich, bo one też nie lubią tej plazmy. O nie. Za daleko. No dobra. Spróbujmy... O! Tak się zbliżysz do nas odważnie? Widmo! Widmo! Nie oszukuj. Walcz honorowo. No właśnie, walcz honorowo, a nie z takimi tutaj oszustwami. Widmo, a gdzie jest drugie widmo? Dobra, to jest walnięte. A, czyli jak na nich jest ten status nałożony, to one są też chyba bardziej podatne na nasze ataki. To jest dobra wiadomość na przyszłość. Widmo. Jakby nad nami coś się świeciło. Nie, te drzwi. Widmo. Tak to jest sobie nie oznacza. A dobra, tam jest gdzieś. Zakonor! Bijesz się z nim, czy jak? Bo... Podejrzana sprawa z tym widmem. No nie, gdzieś się tutaj musimy znaleźć. Razem. Ach, tu jesteś! Dobra. To powinno załatwić trochę te... Ej, widmo? No zaraża się. Spróbuj ataku kwasowego. Nie, no podoba mi się to, jak oni nie widzą, co robimy. No ten kwas zaatakujesz widmo? Kawałek! Aj, szkoda. Myślałem, że ten kwas zeżre. A tak musimy jeszcze kulkę tutaj doprawić, niestety. Ale to powinno załatwić już się. Dobry wybór amunicji! Ile jeszcze wytrzyma? Zenici mogą przysłać posiłki. Lepiej się stąd zawijajmy. Części powinny być gdzieś na piętrze. Tuż za tobą. Ja to bym poczekał jeszcze na posiłki. Bawiłem się całkiem nieźle w te kombinacje. Tuż za tobą, czyli... A, że on jest tuż za nami chyba, bo widzę, że raczej nam nie podpowiada, gdzie te części są na piętrze. Pułapki szkoda, ale kto wie, może jeszcze widmo jakieś tu wróci. Może coś ze składu rzeczy będziemy wyciągać. O, ile szlamu. Lubię to. No tak, one tutaj trochę oberwały. Halo, czy ktoś ma jakieś problemy? Chwilowo, jakby nie. Teraz to tłumaczy, po co tutaj te wszystkie piętra były. Ta okolica tak mnie męczyło, że możemy wejść do tylu miejsc, a do niczego to nie prowadzi. No to teraz już wiemy. Do czego to nas miało doprowadzić? Tylko... A, jest. To się nazywa wejście. Nawet kosztem startych kolan. Musimy przeszukać całe piętro. Zostanę na czatach. Nie chcę więcej niespodzianek. Dobrze. Wygodny kolega. Nie chcę mi się iść z tobą. Straci widowisko najlepsze. Ale żeby... Wentylacja. To pewnie wyjście z tego pokoju. Trzeba przyznać, że ci ludzie tutaj to musieli być naprawdę dobrze zorganizowani. Mają tak mało szafek. Jakichś takich opcji na segregowanie różnych rzeczy. Gdzie tu papiery trzymać? No to tak. No cóż, nie nasz problem.
Ręka jest? Nie ma. Zastanawia mnie, czy nasz kolega tej ręki dorobi się od razu, czy dopiero po zakończeniu głównej fabuły, gdzieś w napisach końcowych, na przykład będzie nam machał albo coś. No dobra, ręka. Serio? Nie możemy tego rozwalić? Tak? No jestem w szoku, tak. Coś pękło, ale nie do końca. Okej. Nauczenie już doświadczenia, jak to potrafi działać. Liczę, że Kotal doceni. Ale może też właśnie podobnie jak Mass Effecty, tak? Tutaj też te misje towarzyszy po to robimy, żeby na przykład na finał mieć lepsze wsparcie. Pominięcie tych zadań gdzieś. Wątpię, żeby miało taki wpływ, że na przykład ktoś żyje, nie żyje, nie? Ale na przykład... Te części muszą gdzieś tu być. Nie pomoże nam tak dobrze, jak by mógł. Sztaba złota, warto było. O, starożytna skrzynia. No, same rączki, weź to, cyk. Wykręć to i będzie dla Kotalo. Proszę, powiedz mi, że tam są części. Jakie mam są? Cię. Powinnam wrócić i dać do Kotalo. O ile jeszcze żyje. Muszę pozbyć się tej ogniskry. Za dużo saletry spożyła. I cukru. Kotalo? Kotalo? Chyba widzieliśmy już te zapiski, tak? Tak. Znalazłaś te części? Sam zobacz. Jestem twym dłużnikiem, Aloy. Coś nie tak? Zastanawiam się, jak to będzie, jak już złożę sobie rękę. Będę kompletny? Inny? Gadanie głupiego. Może poczekać, aż wrócimy do bazy. Idź przodem. Ja się jeszcze rozejrzę, może coś znajdę. W porządku. Już wkrótce wykorzystamy nasze znaleziska. Życzę powodzenia. Czyli co, po misji? Czy jeszcze coś rzeczywiście mamy tu do znalezienia? Pomów z Kotalu w bazie. Jesteśmy w stanie wyjść... A, w tę stronę. A to baza jest nad poziomem. Ciekawe. No nic, to wracamy do bazy. Kotaro, jesteś tu? Jak ręka? Cała ekipa jeszcze do obgadania. Pomówimy. Ale... Pomówimy? Nie teraz? No. Wyruszamy na naszą misję? I jeszcze nie. Najpierw porozmawiajmy. Chciałeś pomówić o ręce. Zgadza się. Pora na testy. Chciałbym, byś przy tym była. Dobrze. To jak to robimy? Nie jak. Gdzie? W miejscu, gdzie powaliliśmy mu Makua Regali. Na tym zakolu rzeki. Jasne, jeśli chcesz, ale nie do końca rozumiem. Zaufaj mi, proszę. Zrozumiesz. Dam znać, jak tam będę. Wielkie dzięki, Aloy. Czyli tak kombinuję. Jak mówiłam, dam znać, jak będę nieopodal obozu Regali przy bastionie. Niech dziesiątka cię prowadzi. Ty tu masz szyb wentylacyjny, czy... czekaj. Kotalo. Zaraz sprawdzimy twoje sekrety. No właśnie. Wyszło nam w czasie rozmowy to i owo. W tę stronę. Nie, no ta kamera czasem
Tu są jakieś dane. Kolejne pomieszczenie. Nie pomaga. Co to jest? To jest Posejdonik? Kto i co to tu ukrył? Nic z tym nie idzie zrobić. Ale lubię takie miejsca, ale dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Nowy zapis. O, jeszcze możemy otworzyć, idealnie. Pokaż prywatny dziennik. Dobrze, zatem Regionalne Centrum Kontroli 9. Teraz projekt całego obiektu. Gdy Gaja go w końcu zbuduje, będzie mieć wszystko, czego trzeba. Poza osobowością. Więc mam zamiar przemycić swoje 3 grosze. Kilka ozdobników. Począwszy od tej małej kryjówki. August dostałby bzika na jej punkcie. Uwielbiał tajne przejścia. Takie jak w starych angielskich zamkach. Ale mam w planach coś większego. Mój gwóźdź programu, że tak powiem. Ty, panie gwóźdź, co to jest to coś większego? Znaczy, dwie rzeczy nie dają mi spokoju. Że tam jest skrzynka, do której nie możemy teraz wejść. A drugie co, że no to trochę mało, że wiemy, że to jest jakiś skrót. Znaczy, jakieś ukryte przejście i donikąd to by nie prowadziło. No cóż, może później otworzymy drugą część. A nie, czekaj, ta skrzynka to może być na wyciągnięcie ręki. No, prawie się udało. No tak tutaj przemyślaną sprawę, to no, liczyłem na więcej. Ale dobra, no okazuje się, że niczego więcej tu nie ma, więc lecimy, a to w tę stronę. Myślałem, że tam pod bastion. Możemy lecieć tu, no tak w sumie trochę tu bardziej. Zobaczyć, co ten kota najlepszego wymyśli. Ale to też taki standard, chyba że te misje od naszych to znajomych, bliskich. Czy w ogóle ten nasz... Muszę się ruszać. Coś to ciepło. Z naszym zwierzakiem, że go nie ma. No, to tak trochę podejrzana sprawa. Nie wiem, czy to poranek, czy noc się zbliża. Co, możemy skoczyć do schronienia, gdzie to przełączymy, ale... No te misje to... Towarzyszy to tak... O, są ryby, są ryby. To tak chyba nam się już standardowo będą na 2-3 części rozciągać. No. Czym ty jesteś? Ej, Aloy, no co z tym łukiem? Co jest z tobą nie tak? Ręka cię boli? Dziwna sprawa, ale nie możemy korzystać tutaj z broni. A teraz możemy. Okej. Okay. No to jest rybka do złowienia, co? Oj. No, chociaż zielona to nam niewiele daje. Ale łosoś, to jest coś, czego szukamy. Kość czy oście z łososia bardziej nam jest potrzebna. No, to w każdym razie wiem, gdzie polować na łososie. Nie będziemy ich męczyć teraz tutaj. Razem, tylko tak, gdzieś miało być to ognisko całodobowe. Chyba, że mamy tu. Na tę górę nikt nie wejdzie. Nawet ja. Tenaktowie mieli rację. Żeby odkryć, co się stało z Feriką, muszę tam wlecieć. No to rozumiem, że jedna z misji nam się tu gdzieś kryje. O kurczę, te chowniki nam się powoli kończą. Usiądź, przyspiesz czas. I ruszamy do Kotallo. Chcemy jakieś polowanka, niech przetestuje. Nie wiem, kiedy my straciliśmy tego zwierzaka. No tak nam się dobrze na nim jeździło i nagle rozstaliśmy się. A trzeba przyznać, że był fajnym postrachem okolicy. To chyba tutaj Kotallo chciał wypróbować nowe ramię. Hej, Kotallo. Zgodnie z umową jestem przy Mumakle. Chcesz wypróbować nowe ramię? Zaraz tam będę. Dzięki, że poczekałaś. To powiesz mi w końcu, co tu robimy? Nie, jeszcze nie. Pójdź proszę za mną. Nie zapomniałeś czegoś z bazy? Ktoś tutaj jest strasznie tajemniczy. Ty też się nie śpieszyłaś z wyjaśnieniem, co chcesz zrobić z bastionem. Uznaj to za moją zemstę. No dobrze. No dobrze. Mam nadzieję, że słodka. To tutaj. No. Na co właściwie patrzę? Zobaczysz. Chodź. Dobra, gadaj, Kotallo. Chcę sprawdzić rękę. Na tym.
Od jakiegoś czasu grasuje w dolinie. Zabił kilku członków Klanu Nieba. Ale to koniec. To będzie zaszczyt. Panie przodem. Też chcemy taką. Zobaczmy, jak mu zasmakuje metal. Ogniarz, czy ma z czego? O, zdatna do użytku. Czy prunt i lód. Nie no, najlepiej jakbyśmy załatwili po cichu całość. Ustawili pułapki i nawet by tej ręki nie użył nasz kolega, ale może... Załatwmy to po prostu tak, żeby zrobić z niej użytek, tylko jedno dziabnięcie z ukrycia. I baw się ręką! No! To patrzymy, jak umierasz, tak? To będzie zaszczyt. Maszyno, ale ty nie z nami walczysz, pamiętaj. Ty oderwano część. O, chyba mu się padło. Jaka amunicja? To kto miał z tą maszyną walczyć? Kto miał z maszyną walczyć? O kurczę, ogniarz! Nie wiem, czy walno... Dyski. Ich? Czekaj, to nie miała być jedna? To... Chyba za dobrze mu z tą ręką tam. Dobrze. Na co jest wrażliwe? Można powiedzieć, że nowe ramię działa. To prawda. Więc czemu je zdejmujesz? Tym naprawdę jestem. Zmieniłem się. Z tą ręką czuję się... dziwnie. Jak w przebraniu. Będę jej używał w razie potrzeby. Ale kiedy indziej... będę po prostu sobą. To cenię w tobie najbardziej. Jestem ci wdzięczny. Zrobiliśmy to razem. Masz. Na pamiątkę zwycięstwa. Dziękuję. Do zobaczenia później. Niech dziesiątka cię prowadzi. Dał nam rękę. Podajnik Behemota. Podajnik Behemota nie jest taką złą opcją, chociaż i tak liczyłem na coś więcej. Niewdzięczny kolega. No ale dobrze, to mamy załatwiony temat jednego towarzysza, misję poboczną od niego. Myślę, że w następnym odcinku zobaczymy, co tam reszta chciała, ale w samym międzyczasie to popoluję trochę na rybki, bo są nam potrzebne do ulepszenia paru rzeczy. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.